jeżeli ktoś ma komin blaszany, to czy istnieje możliwość założenia anteny na opasce? Co z tym kominem się dzieje? Co z tym, czy się ta opaska nie będzie przestawiać i tak dalej? Po drugiej stronie mamy też, tu też żeśmy robili u klienta antenę akurat satelitarną. Jesteśmy w Dąbrowie, ulica Bukszpanowa. Tu mamy akurat duży komin, w obwodzie będzie około 5 metrów. Musimy w każdym narożniku wstawić takie aluminiowe wstawki, tak żeby ta blacha się tutaj nie ugięła lub ugięła się tylko trochę. Na każdym narożniku, tak samo z tej strony. Bo gdybyśmy nie dali, to ta blacha by się powyginała. Komin wyglądałby po prostu jak zgnieciona puszka od Coca-Coli. I w tym momencie, jak jest zrobione w ten sposób, oczywiście ten komin się troszeczkę zgniecie, no to jest nieuniknione. Odpowiadam od razu na pytanie, jeżeli mamy demontaż takiego zestawu po jakimś czasie, będzie ślad. Nie da się tego zamontować tak, żeby nie było śladu. Z drugiej strony komina mamy również to samo. I nawet dając te wstawki metalowe, przepraszam, aluminiowe, i tak ten komin się lekko ugnie, i tak. No ale nie wygląda to tak, jak na przykład tamten ostatni, który jest po prostu pokiereszowany na maksa. Także ja stosuję takie patenty od wielu, wielu lat. Takie wstawki kupuje się na metr, ja akurat to kupuję w Castoramie. Metr takiego, to jest czteroboczna rura, to się tak fachowo nazywa. Metr takiej czterobocznej rury kosztuje 21 zł. Na ten 5-metrowym komin poszło 2 metry takiej rury. Tak, wiecie, antena będzie zamocowana tutaj na tej rurze. Oczywiście jak najniżej, tak żeby wytrzymała podmuchy wiatru i tak dalej.